Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz z podcastu Padlock i zapraszam na taki szybki unboxing gry Pro Evolution Soccer 2020. Tak naprawdę pełny tytuł to jest eFootball PS 2020. Tu jest ten dodany, ten przedrostek eFootball, czyli Konami chce zwrócić uwagę teraz, że idziemy w e-sport. No zobaczymy, co z tego wyszło. To jest co prawda standardowe wydanie. Tutaj widzimy z tyłu, no oczywiście licencje, tak, no największa ta afera, znaczy afera, no po prostu, że pojawił się Juventus na licencji, Ronaldo oczywiście, herb i tak dalej, a właśnie Juventusu zabraknie w najnowszej FIFA i tam będzie chyba się nazywało Piemonte, Turyn czy coś takiego, także no tutaj Konami się stara jak może. Tutaj widzimy licencja na Barcelonę, na Bayern Monachium, na Juventus, na Manchester United. Tutaj jeszcze inne kluby, m.in. Inter, Schalke, Arsenal, także kilka innych drużyn. No, oni co prawda walczą jak mogą. No, jeszcze stracili na rzecz elektroników oczywiście prawa do Champions League, także no. Ale no, po tych demach, ostatnio też ukazało się demo FIFA, a wcześniej było oczywiście demo PS-a. PS-a również grałem na Gamescomie w tym roku, także no jak dla mnie, no znowu, no ja jestem oczywiście PES-owy, dla mnie FIFA fajna, no w tym roku oczywiście też zamierzam kupić, bo ze względu na tą FIFA Street, ten tryb Volta, ale jeżeli chodzi o sam normalny mecz 11 na 11 na zielonej trawie, to oczywiście wygrywa PES. Także no tutaj widzimy, folia zdjęta, tak się prezentuje pudełko, tutaj fajnie to wierzch, ale teraz właśnie czy wszędzie na jakichś listach czy coś, to trzeba szukać. Nawet w sklepie, jak robiłem preorder, to zaczyna się nazwa, jakby tytuł gry od litery E, czyli eFootball. Nie od P, tylko właśnie od E. Tak to się prezentuje. Zobaczymy, czy tu nie ma, no właśnie, jest jakiś content, bonus. Także to sobie zakryjemy. No i tak wygląda oczywiście pudełko, tak wygląda płyta, piłka. Standardowy Blu-ray, tak, no tutaj właśnie z tyłu jest ten kod na jakąś tam dodatkową zawartość. Tutaj podstawa oczywiście, sterowanie DualShock 4. Także no w sumie nic szczególnego. No ale jedynie co właśnie, dlaczego robię ten filmik, to jest do zamówień właśnie jakby przedpremierowych, ale też można i tak kupić, jeżeli się kupuje tą wersję, to jest to koszulka taka właśnie piłkarska. Widzimy tutaj eFootball. Logo. No co prawda jest to taki materiał, wiadomo, taki z tych śliskich, jak były repliki robione, jak za dzieciaka się kupowało. No ale mimo wszystko za darmo, znaczy za darmo, no w sensie płacimy tylko za gry, a ta koszulka jest dodawana właśnie do każdej kopii. No i ilość jest ograniczona, także trzeba, tutaj widzimy z tyłu, fajnie to się też prezentuje. No jeżeli ktoś jest fanem PS-a, no to myślę, że taka koszulka mu robi. Tym bardziej, że ja jeszcze gram właśnie w piłkę nożną na hali, także ta koszulka na pewno się przyda. Fajnie to będzie się zaprezentować. eFootball PES 20, numer 20. Tu na rękawie mamy oczywiście My Club, czyli taki odpowiednik futa PES-owy. No jakościowo jest tak średnio, no wiadomo, to jest replika, to nie jest szkoda, że ten herb nie jest jakiś tam właśnie haftowany czy coś takiego, ale myślę, że fajny kolor taki. Fiolet, także koszulka jak najbardziej na plusie. I mówię, to nic nie kosztuje. Pewnie takie koszulki, jeżeli by były sprzedawane osobno, to też by trzeba było trochę za nią zapłacić. A tak to przy zakupie gry dostajemy właśnie tego futbolowego t-shirta. Także to by było na tyle. To był unboxing. Tutaj widzimy właśnie jeszcze tutaj w logo jest PES i oczywiście wcześniej to się nazywało Winning Eleven w Japonii i International Superstar Soccer, czyli ISS się mówiło, później zmieniono właśnie na Pro Evolution Soccer, no i teraz oczywiście jest PES-em, tak? No ale widzimy, coś kombinują z tymi nazwami, idą w e-sport, e-football i tutaj mamy jeszcze właśnie datę pierwszej części, czyli 1995, wiadomo, PSX, pierwsze PlayStation, no to były czasy naprawdę PS, no ale PS dalej gameplayowo wygrywa z FIFA. No i coraz częściej próbuję jakimiś takimi pojedynczymi licencjami nawiązywać walkę. No dobra, to by było na tyle. To był szybki unboxing PES-a 2020. Zapraszam na nasz kanał YouTube'owy do słuchania naszego podcastu i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.